Dzień dobry i witam bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Startup Chat by Cobin Angels. Ja nazywam się Joanna Jasińska i będę miała wielką przyjemność rozmawiać dzisiaj z Dorotą Korzeniowską. Dorota, witam cię serdecznie. Dzień dobry, jest mi bardzo miło. Dorota jest oczywiście inwestorką anielską, ale oprócz tego ma gigantyczne doświadczenie, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami. Pracowała w korporacjach, pracowała z bardzo dużymi firmami, a teraz wręcz przeciwnie, startujesz ze startupami, które na początku na ogół są jednak bardzo małe. Jesteś mentorką, jesteś inwestorką, jesteś aktywna w sieci przedsiębiorczych kobiet i również w Google for Startups. Więc zanim przejdziemy oczywiście do głównego tematu naszych rozmów, jak to w Startup Chat bywa, czyli o kwestiach startupowych i inwestycyjnych, chciałam cię zapytać bardzo krótko o twoje doświadczenie zawodowe. Czyli jak to było, że trafiłaś dokładnie do takiej specjalizacji, do takiej działki, przez jakie etapy przechodziłaś? I oczywiście na koniec będę już dopytywać o te kwestie inwestycyjne, czyli dlaczego postanowiłaś zostać aniołem biznesu? Okej. No więc ja tak naprawdę do finansów weszłam troszeczkę bocznymi drzwiami, bo nie mam wykształcenia finansowego. Kończyłam studia filologiczne i zaczynałam moją pracę zawodową jako tłumacz. Natomiast zaczynałam tą pracę w kancelarii prawnej, która była przy firmie doradczej, przy firmie Mazars. I tłumacząc dokumenty, zdałam sobie sprawę z tego, że chciałabym wiedzieć, lepiej rozumieć to, co ja tłumaczę. Poprosiłam o to, żebym mogła uczestniczyć w szkoleniach dla audytorów i w ten sposób trafiłam do audytu. Ta ścieżka zdecydowanie bardziej przypadła mi do gustu niż bycie samym tłumaczem, nie ukrywam. Dlatego, że mogłam przede wszystkim troszeczkę więcej jakby też uczestniczyć w pracy z klientami. I mogłam się zdecydowanie więcej nauczyć. Więc zaczęłam od audytu, pracowałam przez 6 lat w audycie, po czym przeszłam do firmy, do kontrolingu wewnętrznego i właściwie no, większość czasu spędziłam w nieruchomościach komercyjnych. Jak to się stało, że zainteresowałam się inwestowaniem anielskim? W międzyczasie trafiłam na książki dotyczące kapitału niematerialnego i to mnie bardzo mocno zainspirowało, żeby jakby szukać, wchodzić w innowacje i próbować zrozumieć to też, w jaki sposób te innowacje powstają. Trafiłam też do sieci przedsiębiorczych kobiet, w której akurat wówczas startował klub Black Swan, który był przeznaczony dla inwestorek, które chciały wspierać startupy. Na spotkania tego klubu zapraszane były osoby, które rzeczywiście już dosyć aktywnie inwestowały w startupy, nie tyle polskie, co bardziej światowe. I pamiętam, że opowiadały o tym inwestowaniu z takim bardzo dużym entuzjazmem. Ja jakoś wtedy zachłysnęłam się trochę tą wizją, że to może być takie fajne i że tutaj może jakby znajdę swoją taką właściwą sobie ścieżkę rozwoju, bo nie ukrywam, że same finanse nie były dla mnie aż tak rozwojowe, jak się tego później spodziewałam. No i tak zaczęłam się właściwie przyglądać startupom. Zdecydowałam się zainwestować w dwie inwestycje. I te inwestycje cały czas trwają, jeszcze nie ma exitu, więc jakby dałam sobie czas trochę na to, żeby podejmować kolejne decyzje. Faktem jest, że gdzieś początkowo, jak zaczęłam inwestować, to sobie założyłam taką strategię, że chciałabym wchodzić w jeden startup rocznie. Ale w praktyce okazało się, że to wcale nie jest takie proste, dlatego że żeby mieć tak naprawdę świadomość tego, że się jest inwestorem takim aktywnym, no to trzeba mieć czas dla tego startupu. I to nie wystarczy mieć tak naprawdę godziny tygodniowo. Często trzeba poświęcić troszeczkę więcej. Ja tego czasu po prostu wtedy nie miałam. Więc troszeczkę sobie tutaj zwolniłam i przestałam jakby szukać kolejnych startupów do inwestowania. Skupiłam się na tych, które miałam, a niezależnie jakby od tego zdecydowałam się na to, żeby rozstać się z korporacją i jakby budować swoją ścieżkę rozwoju zupełnie jakby niezależnie, wspierając inne firmy, mniejsze firmy zresztą.
w budowaniu ich struktur organizacyjnych. Bo nie ukrywam, że jakby to, co uzyskałam dzięki korporacji, dzięki temu, że pracowałam z dużymi firmami, to to, że dowiedziałam się, jak one tak naprawdę są zorganizowane i gdzie jakby, jaki jest ten cel, żeby firma mogła prawidłowo funkcjonować. Tak? Jak to, jakiego rodzaju problemy napotykamy po drodze, jak z tymi problemami sobie radzić. I też jakby interesowało mnie to, żeby dzielić się tą wiedzą, którą miałam. Nie chciałam tak naprawdę zostawać się z tym tylko i wyłącznie przy produkowaniu kolejnych raportów, bo de facto w pewnym momencie już moja praca się tylko do tego sprowadzała. To wiesz co, może tutaj ci przerwę, bo tutaj poruszyłaś kilka bardzo fajnych wątków, które ja bym chciała pociągnąć. Wcześniej wspomniałaś o tym, że przeszłaś od tłumacza do audytora, do osoby od kontrolingu i teraz do mentora startupów, który zajmuje się kwestiami organizacyjnymi, czyli masz w pewnym sensie dużą łatwość do przebranżawiania się, do zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. Czy uważasz, że dla osoby zajmującej się startupami to jest coś koniecznego? Moim zdaniem to jest absolutnie konieczne, dlatego że w startupie zaczynamy funkcjonować zupełnie inaczej niż w jakiejkolwiek korporacji. Tutaj nie jesteśmy tylko i wyłącznie odpowiedzialni za jakiś krótki odcinek, tylko mamy zdecydowanie więcej różnych tematów, które wymagają zaopiekowania się i które jakby wymuszają na nas wchodzenie w nową rolę. Tak? Często jest tak, że aniołowie biznesu wchodzą w rolę osób, które wspierają funderów w poszukiwaniu finansowania. W związku z czym jakby muszą sobie wypracować jakieś takie ścieżki, które pozwolą im skutecznie to robić. Zdarza się, znaczy duża część aniołów biznesu zajmuje się marketingiem. W związku z czym też te osoby, wchodząc w taki zupełnie nowy dla niej biznes, bo często to jest zupełnie nowy dla niej biznes, no muszą się nauczyć nowych obszarów i muszą poznać specyfikę tej działalności, więc nie sposób jest tak naprawdę funkcjonować tylko i wyłącznie w tym swoim takim stricte wyuczonym, powiedziałabym, obszarze wynikającym z doświadczenia zawodowego, takiego korporacyjnego. Rozumiem. I czy to jest coś, co wiedziałaś zanim zostałaś inwestorem anielskim? Czy to jest coś, czego się nauczyłaś? I w sumie to od razu bym rozszerzyła to pytanie o to, jakich jeszcze nowych rzeczy się nauczyłaś, takich, których nie spodziewałaś się, zanim nie weszłaś na tą ścieżkę? Ojej, to jest bardzo trudne pytanie. Znaczy ja spodziewałam się tego, że nie będę mogła tylko tak naprawdę być, znaczy zajmować się finansami, chociaż właściwie moje bycie w startupie ograniczało się głównie do finansów, ale też więcej musiałam uczestniczyć w negocjacjach na przykład, których wcześniej za bardzo nie uczestniczyłam. Więcej musiałam mieć relacji jednak, takich spotkań, które, z którymi nie miałam za bardzo do czynienia pracując w kontrolingu. Więc no to też jakby wymusiło na mnie takie otwarcie się bardziej na ludzi. Ale było to tak naprawdę spójne z tym, czego ja potrzebowałam, dlatego że zauważyłam, że ta moja wiedza, ona jest potrzebna, tak? Dlatego że startupy z reguły zakładane są przez osoby, które mają pomysł, mają projekt, który gdzieś tam się urodził w ich głowie, chcą ten projekt realizować, ale no nie mają tej wiedzy takiej, która pozwala im zapewnić sprawne funkcjonowanie wszystkich procesów. No i takie osoby jak ja mogą im w tym pomóc, po prostu odciążyć ich trochę od tego budowania procesów od podstaw, tak? Więc mam nadzieję, że gdzieś tutaj dołożyłam swoją cegiełkę tam, gdzie mogłam i że w jakiś sposób wsparłam te moje startupy. Natomiast no myślę, że to też mi dużo dało, tak? Bo ja też się przez to uczyłam nowych rzeczy. Uczyłam się też, jak rozmawiać ze startupami, z funderami, którzy doświadczają no, na przykład problemów takich bardzo trudnych, tak, bo cashflowowych. No to już tak naprawdę gdzieś stawiał startup na granicy być albo nie być. Więc znalezienie rozwiązania w takiej sytuacji też wymagało ode mnie jakiegoś wejścia w nową dla mnie rolę, bo nagle się okazało, że ja po prostu też
jestem takim trochę sparring partnerem w rozmowie, po to, żeby dostarczyć, pomóc znaleźć rozwiązanie w takiej sytuacji. To jest fantastyczne to, co mówisz, że łatwo można sobie wyobrazić, nie znając tego świata, że inwestor, który wchodzi z tej pozycji osoby bardziej doświadczonej, w dodatku oferującej wkład finansowy, jest osobą, która jakby daje i w jakiś sposób odgórnie patrzy na to, co się dzieje w startupie, ale te relacje tak naprawdę na ogół są dużo bardziej równe, kiedy obie strony uczą się od siebie nawzajem, bo doświadczenie z dużych korporacji, z rozwiniętych firm jest bardzo przydatne, ale nie jest do przeniesienia jeden do jednego, bo rzeczywistość startupowa i rzeczywistość bardzo małej firmy, która musi bardzo szybko się rozwijać, szybko rosnąć i szybko zmieniać, jest rzeczywiście dość zróżnicowane i potrafi być bardzo inne od tego, co jest w korporacji. Ale też chciałam cię zapytać o coś, o czym wspomniałaś już wcześniej, czyli o twoją strategię inwestycyjną. Mm-hmm. Powiedziałaś, że wyobrażałaś sobie to tak, że będziesz angażować się, inwestować w jeden startup rocznie, ale okazało się, że dwa startupy, którym się poświęciłaś, no zajmują ci jednak bardzo dużo czasu. I przede wszystkim chciałam zapytać, w jaki sposób wybierasz startupy, czy jak wybrałaś te dwa i czego szukałaś, co zwróciło na twoją uwagę, co zwróciło twoją uwagę. A druga kwestia to jest kwestia w takim razie finansowa, bo przecież nie inwestujemy tylko po to, żeby móc się zaangażować, co jest też bardzo fajną i myślę, że ciekawą częścią inwestycji anielskich, ale jednak jakieś zyski tutaj też powinny być i zwroty z inwestycji. Więc jakie jest tutaj twoje podejście, jeżeli chodzi o wybór startupów, a później oczekiwania co do zwrotów? Ja uczestniczyłam w sesjach pitchingowych organizowanych przez Black Swana. I właściwie to po każdym takim spotkaniu zastanawiałam się, czy ja mogę coś do danego startupu wnieść. Czy ja czuję, że ta działalność, ten pomysł jest rzeczywiście czymś, z czym mogłabym się identyfikować. To była jedna rzecz. Tak? Drugą rzeczą to była osobowość funderów. To też miało dla mnie bardzo duże znaczenie, bo jednak osoba, która potrafi mówić o swoim projekcie, potrafi go sprzedać, no była dla mnie taką gwarancją sukcesu poniekąd, tak? Że ten produkt, jak on już się pojawi, się zadzieje, to że on znajdzie swoje miejsce na rynku. Więc takie miałam moje pierwsze kryteria wyboru. Teraz podejrzewam, że byłyby one troszeczkę bardziej rozbudowane. Natomiast no, dzięki temu, że zainwestowałam w te dwa pierwsze, to już po prostu wiem, w jaki sposób patrzeć na startup i gdybym miała wejść jakąś kolejną inwestycję, to już bym sobie zrobiła szereg innych kryteriów, które chciałabym zweryfikować, zanim podejmę decyzję. Na przykład jakie to by były kryteria? Na przykład bardzo ważnym elementem w budowaniu startupu jest zespół. I w momencie, kiedy ja widzę, że dany startup planuje mieć zespół, tak? To bardzo by mnie interesowało to, jakie jest ich podejście, jaka jest strategia do zarządzania zespołem. Tak? W jaki sposób chcą ten zespół włączać w działalność firmy, dlatego że nie ukrywam, że od tego zależy bardzo duża część powodzenia. Jeśli przychodzi człowiek do pracy i pracuje tak na, powiedzmy, standardowo, normalnie, od do, jest mniej wydajny niż człowiek, który jest zaangażowany, który rzeczywiście podziela tą pasję, który widzi w tym sens dla siebie. No i ja szukam tego typu postaw, takich angażujących, które pozwolą jakby mieć przekonanie, że ten startup to nie są tylko funderzy. To też są ludzie, którzy są dookoła i którzy rzeczywiście dookoła będą. Także oni będą tą firmę budować dłużej niż przez kilka miesięcy albo przez kilka lat, że to po prostu będzie w stanie przetrwać. Te kwestie zespołu, wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo one wychodzą praktycznie w każdej rozmowie i to jest po prostu najważniejsza kwestia na pierwszym miejscu. Mam wrażenie, że przed technologią, przed pomysłem, jeżeli są dobrzy ludzie, ale średni pomysł, to oni są w stanie ten pomysł obrócić w coś, co będzie naprawdę dobre, skuteczne i sprzeda się jako produkt. Więc to myślę, że jest bardzo istotne i też fajnie, że tak zwracasz na to uwagę, że to nie jest kwestia tylko ludzi, którzy są w danym momencie,
ale też podejścia do zatrudniania, zaangażowania zespołu i budowania go na lata, a nie tylko, no wiesz, na najbliższe miesiące do następnej rundy finansowania, która może się zamknie, a może nie. Dokładnie. To, co by mnie interesowało jeszcze dodatkowo, to takie reakcje na sytuacje trudne, tak? Na pewno pytanie, co się zadzieje w sytuacji, kiedy skończą się pieniądze, a nie będzie widoku na kolejną rundę finansowania. Czy ten startup będzie miał w tym momencie jakąś szansę na przetrwanie? Jakie pomysły mogą wygenerować w tej sytuacji funderzy, tak? Więc bardzo ważna jest kreatywność, umiejętność szukania rozwiązań, a nie jakby fiksowanie się tylko i wyłącznie na tym, że aniołowie biznesu muszą na przykład te środki pożyczki z pożyczki dostarczyć, żeby firma nie padła. Tak? No, bo to jest jakby coś, co no, to jest najmniej jakby mile widziane przez aniołów biznesu. I nie ukrywam, że w tym momencie wolę, żeby funderzy byli bardziej proaktywni i umieli samodzielnie rozwiązywać podobne problemy, a nie jakby cały czas tylko oczekiwać od innych, że będą ich w tym wspierać. Bo jednak to oczekiwanie często jest takie no, niewystarczające. Bardzo ciekawy jest też ten wątek dotyczący właśnie kwestii finansowania i tego, jak ono oddziałuje na startup. Gdyż jeżeli startup, jeżeli spółka wchodzi jednak na tą ścieżkę VC i oczekuje stałego co kilka lat, czasami co rok, co dwa lata, dofinansowania zewnętrznego, przypływu bardzo dużych środków, które pozwalają im funkcjonować, no to też myślę, że trudno jest znaleźć tą motywację, przynajmniej niektórym może być trudno znaleźć motywację, żeby pamiętać, że te pieniądze są w pewnym sensie obarczone warunkami i nie możemy liczyć na to, że ten jakby przypływ będzie trwał w nieskończoność, tylko że jednak ta firma i tak musi się budować, musi rozwijać swój produkt, swoją technologię, musi zacząć go sprzedawać, musi przynosić zyski. I teraz z twojej perspektywy mentora, ale też inwestorki, osoby, która współpracuje ze startupami, w jaki sposób rozmawiasz o tym z founderami? Na co zwracasz uwagę, żeby oni jakby świadomie wykorzystywali te środki na rozwój, na budowanie firmy i nie doprowadzili do sytuacji uzależnienia się od tego typu finansowania, czy od aniołów, czy od funduszy VC, czy od grantów, załóżmy, też, których jest sporo na rynku, a jednak rozwijali firmę z modelem biznesowym, który rzeczywiście ma szansę funkcjonować i doprowadzić do exitów, doprowadzić do wejścia na giełdę bądź tego typu rozwiązań. Na co tutaj patrzysz i co doradzasz founderom w takich sytuacjach? Środki z funduszy są dobre na budowanie produktu. Natomiast ja staram się, żeby strategia działalności oparta była też o to, że o takie prostsze strumienie przychodów, żeby jednak spółka miała możliwość zarabiania i pokrywania swoich bieżących potrzeb z innych źródeł, tak, żeby nie była tylko i wyłącznie uzależniona od tego, czy pieniądze dostanie, czy nie dostanie. Dlatego tutaj bardzo ważna jest rentowność. Bardzo ważne jest to, żeby umieć właściwie skalkulować koszty produktu, żeby odpowiednio to wycenić, no i żeby patrzeć przez pryzmat tego, kiedy tak naprawdę spółka zrealizuje break-even point, tak? Czyli czy w sytuacji, kiedy no jest to finansowanie, to jest dobrze. Natomiast jeśli tego finansowania nie będzie, no to musi być scenariusz A, B i C, tak? Co się ma wydarzyć. I na to wszyscy powinni być przygotowani, tak? Znaczy mieć jakąś już przynajmniej wizję, co w takiej sytuacji się zadzieje, jeśli pieniędzy z funduszy nie będzie, tak? Jeśli tych środków nie będzie. I jakie tu są możliwości? Jakie to mogą być scenariusze czy plany B, C, tak jak mówisz? No przede wszystkim budowanie strumienia przychodów na prostszych produktach, tak, które mogłyby w jakikolwiek sposób dostarczyć spółce środki na przetrwanie. To jest taki najprostszy model, ale jednocześnie dla wielu startupów też trudny do osiągnięcia, bo to zależy od tego, na czym bazują tą swoją działalność. Tak? Czy mają taką możliwość, czy jej nie mają. Jeśli jej nie mają, no to wtedy no może się pojawić problem. Ale można szukać też innych rozwiązań. W tej chwili wiem, że na rynku jest też fundusz Nest, który proponuje pożyczki przedsięwzięciom, które mają jakiś wymiar społeczny.
i można korzystać z tego funduszu, żeby pokrywać swoje bieżące wydatki. Oczywiście w perspektywie mając możliwość zwrotu tych środków, nie w całości, bo tam jest jakaś drobna kwota, znaczy drobna 20%, które zostają w startupie, ale przynajmniej to 80% trzeba będzie zwrócić. I mi się wydaje, że to jest taki dosyć sensowny model współpracy, dlatego że to nie uczy startupy korzystania z pieniędzy, które zostają w spółce i właściwie no, są przejadane albo no, inwestowane, to tak powinno być, ale no, zdarza się, że po prostu te inwestycje kosztują więcej niż się zakłada i tak jest często. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy świadomość tego, że te pieniądze trzeba zwrócić, to też jest inaczej, inne jest zarządzanie tymi środkami. Więc uważam, że ten model jest po prostu zdrowszy w wielu przypadkach. A czy to się zmienia w zależności od poziomu czy etapu rozwoju startupu? No bo jest inaczej, kiedy jesteśmy na poziomie seed, pre-seed, może już mamy MVP, może mamy jakiś pierwszy produkt czy jakąś pierwszą trakcję, a inaczej, kiedy jesteśmy już dużo dalej, tak no, przy serii C na przykład. I czy tutaj widzisz jakby pewną różnicę w podejściu, czy doradzałabyś różnicę w planowaniu? Zdecydowanie inaczej się planuje startup, działalność startupu, który zaczyna, który tak naprawdę startuje od całkowitego zera i nie wie, jak to będzie wyglądało za pół roku, za rok, tak? Bo de facto to jest wszystko testowanie. A inaczej się pracuje ze startupem, który już ma produkt, już wie, jak to funkcjonuje i już nawiązuje relacje z klientami. Także tutaj jest kwestia. Nie ma czegoś takiego jak jakiś schemat. Tak? Mhm. Zawsze to jest kwestia przeanalizowania danej sytuacji, danego startupu i zastanowienia się, czym ten startup dysponuje, jakie ma zasoby, jak może je wykorzystać i w jaki sposób może zbudować swoją strategię działania, żeby no, osiągnąć zamierzony efekt. Tak? Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby mieć właśnie tą elastyczność, o której tutaj mówisz i to jest taka kluczowa rzecz w startupach, bo rzeczywiście jest inaczej, kiedy mamy sam pomysł i wiarę, a inaczej, kiedy już mamy istniejący produkt, który też trzeba w jakiś sposób jakby dbać o niego i pilnować, ale też możemy się rozwijać w innych kierunkach. A jeżeli chodzi o te startupy, z którymi ty współpracujesz, to twoja główna rola jest właśnie w pomocy, jeżeli chodzi o te kwestie finansowe i budowanie struktur, czy też masz inny model współpracy? Jesteś, nie wiem, u nich w biurze co jakiś czas, czy raczej na telefon, kiedy jest jakiś pożar, który trzeba ugasić? Jak to wygląda z twojej strony? W tej chwili już nie jestem tak zaangażowana, jak byłam jeszcze na początku, ponieważ jakby pojawili się też kolejni inwestorzy, pojawił się fundusz, więc tutaj jakby moja rola się troszeczkę w tym momencie zredukowała. Moje zaangażowanie w tej chwili polega na tym, że spotykamy się regularnie ze startupem. W tej chwili już nie co tydzień, ale wystarczy co miesiąc. I sobie podsumowujemy te bieżące kwestie i zastanawiamy się, jak rozwiązać dany problem. W momencie, kiedy startup potrzebuje mojej pomocy, wtedy dostaję informację. OK, mamy problem z procesami takimi i takimi. Czy możesz nam w tym pomóc? No i wtedy siadamy i robimy te procesy. Rozumiem. No to jest w tym super, że ta relacja się zmienia i też możesz patrzeć, jak startup, z którym współpracowałaś, robi się coraz bardziej samodzielny i coraz lepiej sobie radzi bez twojego jakby zewnętrznego udziału w tym, co się dzieje, no bo koniec końca to odpowiedzialność jest po stronie founderów i tutaj ty możesz mieć tą rolę mentorską i rolę wsparcia, ale jednak oni muszą prowadzić własną firmę. Dokładnie. To zarząd tak naprawdę jest odpowiedzialny za spółkę i to zarząd podejmuje decyzje, więc rola aniołów biznesu jest no, stricte doradcza. No, nie jest to często komfortowe, przyznam szczerze, bo zastanawiałam się momentami, jak to zrobić, żeby redukować ryzyko. Wiadomo, że każdy startup gdzieś tam przechodzi trudniejsze momenty. Jak redukować ryzyko, żeby nie wejść na taką naprawdę niebezpieczną ścieżkę? I jedyna odpowiedź, jaką znalazłam na to pytanie, to jest wejście do zarządu. Ale no w naszych polskich realiach wejście do zarządu no nie jest specjalnie komfortowe.
Wiem, że taką praktykę mają aniołowie biznesu we Francji. Tam właściwie jest standard, że wchodzą do zarządu. Natomiast no, to jest jedyny sposób na to, żeby uczestniczyć rzeczywiście w podejmowaniu decyzji i móc zareagować w sytuacji, kiedy dzieje się na przykład coś, co z perspektywy na przykład osoby takie, z takim doświadczeniem jak ja, wiadomo, że to generuje ryzyko, tak? Że trzeba dokładnie przeczytać umowę, zanim się ją podpisze. Że trzeba jednak zrobić analizę taką dokładniejszą danej operacji finansowej, jeśli ona jest bardziej skomplikowana. Startupy często po prostu działają pod presją czasu. Nie mają tego zasobu, który jest potrzebny do tego, żeby te kwestie wrażliwe tak mocno przeanalizować, żeby wejść w nie bardziej szczegółowo. Po prostu działają, bo muszą działać szybko. No i tutaj czasami brakuje im tego instynktu, żeby powiedzieć sobie stop, chwila, moment, muszę kogoś zapytać o to, bo nie wiem do końca, jak to powinno być. Ta czerwona lampka nie zawsze się zapala we właściwym momencie. No tak, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, wejście do zarządu niesie ze sobą dużo więcej odpowiedzialności, dużo więcej obowiązków, a też na dłuższą metę, jeżeli chodzi o cap table i dalsze rundy finansowania, może być problematyczne, jeżeli te osoby, które były z początku, tak, z pierwszych rund, kiedy firma była bardzo mało, dalej są w zarządach, mają duże udziały, to jest to problematyczne na dalszych etapach, więc to myślę, że jest taka trudna kwestia i bardzo strategiczna, jak to zaplanować. Pomału kończy nam się czas, więc mam jeszcze do ciebie dwa pytania. Jedno dotyczy sieci przedsiębiorczych kobiet, w których jesteś. I bardzo często pojawia się ten wątek, że powinno być więcej kobiet inwestorek, więcej kobiet w startupach. Czy ty widzisz tutaj, że rzeczywiście jest tak, że kobiet brakuje i że potrzebują więcej wsparcia? Czy uważasz, że to jest po prostu proces naturalny, gdzie będzie nas coraz więcej i tyle, i możemy dalej po prostu wykonywać swoją pracę i cieszyć się tym, co robimy? Ja myślę, że kobiety chcą inwestować. To nie jest tak, że nie chcą, tylko są też bardzo mocno obciążone obowiązkami i jakby biorąc na no nie zawsze jakby mają tą gotowość, żeby wziąć na siebie coś więcej, tak? Bo jednak wejście w inwestycje oznacza, że oprócz pracy zawodowej, oprócz obowiązków domowych dochodzi jeszcze coś jeszcze, tak? Więc tu jest takie dosyć poważne ograniczenie. Drugie ograniczenie to to, że kobiety jednak potrzebują takiego większego poczucia bezpieczeństwa. Startupy nie dają tego poczucia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o inwestowanie. Więc no, przyznam szczerze, że tutaj jest jakaś praca do wykonania, żeby rzeczywiście te proporcje mogły się zmienić i żeby wzrosło to jakby gotowość do podejmowania ryzyka wśród kobiet, żeby dać im też jakby pewne narzędzia, które pozwolą mieć większą kontrolę nad środkami, które inwestują. Żeby to nie były tak naprawdę środki tylko i wyłącznie no, stracone, no bo czasami niestety do tego dochodzi. I takie sytuacje, tak. I takie, tego typu sytuacje niestety mają miejsce, ale gdzieś potrzebne są jakieś takie mechanizmy, rozwiązania, które pozwolą przeciwdziałać tego typu sytuacjom, tak? I zastanowić się wcześniej, jak można byłoby się zorganizować, jak można byłoby kontrolować dany startup, żeby mieć jakby większą świadomość tego, co się w nim dzieje i mieć możliwość reakcji w momencie, kiedy dzieją się rzeczy niewłaściwe. Na pewno narzędzia i edukacja to są bardzo ważne elementy, ale myślę, że edukacji inwestorskiej to brakuje nam ogólnie, nie tylko jeżeli chodzi o kobiety, ale też w wielu innych sferach, zaczynając od najmłodszych przez osoby właściwie w każdym wieku, tak żeby wiedziały, jak zachowywać się odpowiedzialnie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, a dalej o kwestie inwestycyjne. Myślę, że to by była rozmowa na kolejny odcinek i na kolejny temat, więc już na sam koniec chciałam ci zadać takie pytanie, które praktycznie każdemu mojemu gościowi czy gościnie zadaję, to znaczy oglądasz wiele startupów, współpracujesz z nimi. Powiedz mi, czy jest jakaś technologia, czy jakiś pomysł, który widzisz i myślisz, że to jest coś, na co warto patrzeć, co może, wiesz, doprowadzić do jakiejś prawdziwej rewolucji technologicznej? Czy jest coś, co no jakby oczekujesz, że to będzie ta technologia jutra? Takie wow. Przyznam szczerze, że z technologią nie jestem jakoś bardzo mocno oswojona i jeśli patrzę na technologię, to bardziej pod kątem zarządzania danymi. I tutaj rzeczywiście obserwuję takie startupy, które
organizują te dane i odpowiednio nimi starają się zarządzać, więc no, może to dawać w pewnym momencie jakieś taką nadzieję na to, że ten świat troszeczkę będzie inaczej wyglądał, w sensie będzie można jakby podejmować łatwiej, szybciej decyzje, tracić mniej czasu na przerabianie tych danych. Od strony technicznej nie będę się wypowiadać, bo to jakby kompletnie nie moja działka, więc poprzestanę tylko i wyłącznie na zauważeniu tego faktu, że ta analiza danych jest w tym momencie dla mnie istotna. Super. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Dorota. I myślę, że mnóstwo startupów mogłoby skorzystać z Twojego doświadczenia, więc będę trzymać kciuki za dalszą współpracę i może sytuację, w której będziesz mogła inwestować w jeden startup rocznie i że jakby Twoja sytuacja zawodowa pozwoli Ci na to. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, Dorota. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Dorota Korzeniowska i ja jak zawsze bardzo serdecznie Państwa zapraszam do oglądania nas na kanale YouTube Rich4Biz i oczywiście na antenie Comparik24 TV. Dziękuję bardzo. Dziękuję.